Witam Was serdecznie. W lekcji tej utworzymy taki prosty zegar w oparciu o metodę Set Time Out. Zaczynamy. Najpierw przejdźmy do katalogu, w którym znajduje się plik index. Mamy tutaj również katalog z obrazkami, a w nim odpowiednio przygotowane cyferki naszego zegara, który utworzymy. Ja utworzyłem te obrazki w GIMPie. Kod początkowy wygląda następująco. Na chwilę obecną nie ma tu niczego niezwykłego. Tworzenie naszego zegara zacznijmy od dodania kilku obrazków takiego stanu początkowego, czyli skorzystać tutaj musimy ze znacznika img. Musimy też nadawać tym znacznikom odpowiednie klasy. Czyli wpiszmy tak. Na początku będziemy mieli godziny, czyli klasą niech będzie g. Dalej podajemy ścieżkę dostępu. Początkową wartością będzie 0, także korzystamy z obrazka o nazwie 0. Także będziemy mieli takie bloki po dwa obrazki dla godziny, minuty i sekundy. Między tymi blokami będziemy mieli dwukropek. Obrazek z dwukropkiem nazwałem sr.png. No i potem minuty. Tak samo, czyli dwa obrazki z klasą M. Potem średnik i sekundy podobnie. Zapisujemy, uruchamiamy i na chwilę obecną nasz zegar wygląda tak, on jeszcze nie działa, do tego za chwilkę dojdziemy. Czyli mamy godziny, minuty i sekundy. Teraz przyszła kolej na kod w języku JavaScript. W pierwszej kolejności musimy napisać funkcję. Zanim jednak to zrobimy jeszcze, musimy ten kod otoczyć znacznikiem script, dlatego że wewnątrz tego znacznika możemy posługiwać się językiem JavaScript. Zaczniemy od funkcji zmień, która będzie odpowiedzialna za zmianę stanu naszego zegara. Tutaj jeszcze zmieńmy nazwę klasy. Skoro tutaj mają być sekundy, to tutaj klasą niech będzie s. No i w naszą funkcję piszemy dalej. Funkcja zmień będzie przyjmować trzy argumenty. Argument ścieżka, gdzie będziemy podawać ścieżkę dostępu, nazwę klasy, czyli g, m lub s, oraz wartość liczbową. Utwórzmy zmienną liczba. Ona będzie reprezentować element img o wskazanej klasie. Posłużymy się tu obiektem dokument i jego metodą getElementsByClassName. No i w nawiasie będziemy właśnie podawać nazwę klasy. Przekazywać będziemy tutaj ten argument. Czyli dla godzin będziemy przekazywać nazwę g, dla minut nazwę m i dla sekund nazwę s. Pamiętajmy, że metoda ta zwraca tablicę elementów. Mamy getElementsByClassName. Dlatego, żeby dostać się do pierwszej pozycji, wpisać musimy w nawiasie 0, a żeby dostać się do drugiej, w nawiasie kwadratowym musimy wpisać 1. Jest to tablica. W ten sposób dostaniemy się do pierwszego bądź drugiego obrazka elementu img. Będziemy tutaj odpowiednio zmieniać ścieżki dostępu. W tym celu skorzystamy z metody setAttribute. Przyjmuje ona dwa parametry. W pierwszym podajemy nazwę atrybutu, a w drugim wartość. My tutaj musimy wpisać ścieżkę, czyli korzystamy z argumentu ścieżka, oraz dalej musimy przekazać wartość, z tym, że wartości będziemy tutaj przekazywać dość duże. My tutaj cyfry mamy od 0 do 9 tylko, dlatego pierwszą pozycję, czyli wartość dziesiątek,
musimy odpowiednio obliczyć. Aby to zrobić, musimy skorzystać z obiektu mat i metody floor, która zaokrągla nam wynik w dół, natomiast wartość musimy podzielić przez 10, wtedy otrzymamy pierwszą cyfrę, cyfrę dziesiątek. Ale to nie wszystko, dalej jeszcze musimy dodać rozszerzenie, tworzymy taki ciąg znaków, więc wpisujemy .png. No i mamy taką linijkę. Dla ułatwienia możemy ją skopiować. Teraz będą nas interesowały cyfry jedności. Tutaj nie będzie nam to potrzebne, natomiast teraz będziemy musieli skorzystać z dzielenia modulo, które zwraca resztę z dzielenia. Idziemy dalej. Utwórzmy teraz drugą funkcję. Niech nosi nazwę czas. Tutaj będziemy odnosić się do obiektu date, który reprezentuje aktualny czas czy aktualną datę. Czyli wpisujemy var data równa się new date. Aby uzyskać dostęp do aktualnej sekundy, musimy skorzystać z następującego zapisu, czyli wpisujemy teraz data.getSeconds. Minutę uzyskamy w taki sposób, czyli znowu data. I tym razem korzystamy z takiej metody. A godziny podobnie, z tym, że teraz musimy wpisać data. I musimy podać taką metodę. Teraz skorzystać musimy z naszej funkcji zmień, którą napisaliśmy wcześniej. Czyli tutaj podajemy ścieżkę. Ona nie będzie się zmieniać. Jest to ten katalog. Na ten katalog musimy wskazać. Tutaj jeszcze potrzebny jest ukośnik. W drugim argumencie podajemy odpowiednią klasę, czyli po przecinku wpisujemy G. I tutaj podajemy tę zmienną, czyli aktualną godzinę. W ten sposób uzyskamy godzinę w postaci dwóch cyfr. Dla ułatwienia możemy skopiować tę linijkę i wkleić dwa razy. Tutaj musimy podać teraz m, a dalej zmienną minuta. Dla sekund tutaj musimy podać s, a tutaj skorzystać ze zmiennej sekunda. Zapiszmy może zmiany. Podświeżenie to nam jeszcze nie ruszy, dlatego że po pierwsze nie wywołujemy jeszcze nigdzie tej funkcji, a po drugie nie zadbaliśmy o to, żeby cyklicznie ona była wywoływana. Wywołać naszą funkcję możemy na przykład w taki sposób. Odświeżamy znowu po zapisaniu strony. No i niestety jeszcze na chwilę obecną nic się nie zmieniło. Tutaj widzimy, że mamy błąd, nieznana właściwość. Chodzi tutaj o to, że wywołując w taki sposób funkcję, wcześniej odnosimy się do metody obiektu, którego jeszcze nie ma, dlatego że zawartość strony, czyli te wszystkie znaczniki HTML, głównie chodzi tutaj o obrazki, czyli znaczniki IMG, ładujemy dopiero później, po kodzie napisanym w JavaScript. Dlatego uruchomić to wszystko musimy nieco inaczej,
Mianowicie dopiero po załadowaniu całej strony. Uzyskamy to w taki sposób. Zapisujemy, odświeżamy stronę. No i widzimy, że coś tutaj jest nie tak, jakiś błąd popełniliśmy. Tak, tutaj powinna być jedynka. Druga cyfra to tutaj jedynka, 0, 1, ponieważ mamy tutaj wartość tablicową i tutaj bloki po dwie cyfry, po dwie pozycje. No i teraz po odświeżeniu strony mamy aktualny czas. I za każdym razem, kiedy odświeżamy, to ten czas ulega zmianie. No ale nam nie do końca jeszcze o to chodzi. Zależy nam na tym, aby ten czas był odświeżany automatycznie co sekundę. Dlatego tutaj musimy skorzystać z metody setTimeout i skorzystamy tutaj dodatkowo z rekurencji, czyli w ciele funkcji będziemy wywoływać ją samą. No i teraz, kiedy odświeżymy, mamy sprawnie działający zegar. Wszystko działa prawidłowo. Czyli nasz kod wygląda tak. Tutaj mamy funkcję zmień, która odpowiednio wczytuje nam obrazki z cyferkami. A poniżej funkcję czas, która wywołuje samą siebie za pomocą metody setTimeout co sekundę. A poniżej mamy taki kod HTML.